Bardzo dobrze. A kto się słabiej ma? Są, którzy się słabiej mają? Na pewno i są. Tacy, którzy są niewyspani, nie Erwin? Niewyspani. Dawidek w domu. Trzeba chwała Bogu za niego. Diametralnie się twoje życie zmieniło. Ale fajne to jest życie, nie? Takie są uroki noworodków. Także cieszymy się, że Grażynka jest w domu, że Dawidek jest w domu, a Erwin niewyspany, ale to dobrze. Dzisiaj nawet jakby ci się oko zamknęło, jak będę tu zwiastował, nie zwrócę ci uwagi, obiecuję. Dla niego jestem wyrozumiały. Wszyscy inni uważajcie. Karolina szczególnie. Dobra, dobra, babcia, ty się tutaj nie skręcaj, dobra? Okej, okay, dobra, to te dwie osoby dzisiaj, jak im się zamknie oko, po prostu nie zwracam im uwagi. Reszta pilnujcie się. Tak jest. Nawet jakby spali dłużej, my już wyjdziemy czy coś. Niech oni sobie śpią, niech odpoczywają. Chcę kontynuować zwiastowanie, które rozpocząłem od kazania, które zatytułowałem Jezus, najcenniejszy dar. Powiedziałem wtedy o tym, że Bóg posłał Jezusa, aby stał się najcenniejszym i najwspanialszym darem. Dzięki Jego ofierze krzyża okazał się, i 1 Koryntian, 1 rozdział, i na tym budowaliśmy nasze kazanie, 30-31 wiersz mówi, mądrością Bożą. Bóg w mądry sposób zaplanował wykupienie dla człowieka i w Chrystusie Bóg tę swoją mądrość objawił. On stał się sprawiedliwością Bożą, wymagania zakonu zostały spełnione, żądania zakonu zostały spełnione. Umarł ktoś, kto przelał krew, abyśmy usprawiedliwieni mocą tej ofiary mogli być usprawiedliwieni i żyć wiecznie. Jezus stał się naszym poświęceniem, uświęceniem, i dlatego, że się narodziliśmy na nowo dzięki ofierze Jezusa, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy świętymi, oddzielonymi od tego świata, przeznaczonymi do tego, aby budować Królestwo Boże i żyć wedle Bożych praw w prawości, to co już Mariusz na początku naszego nabożeństwa powiedział, i oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie, ale także Jezus stał się naszym odkupieniem. Nie byliśmy w stanie sami siebie zbawić, wykupić z grzechów, mocy grzechu, mocy panowania grzechu, dlatego Jezus przelał swoją krew. Ona została przelana jako cena naszej wolności i naszego odkupienia. Bóg odkupił nas, wykupił nas z niemożliwością powtórnego sprzedania. On chce, abyśmy byli Jego własnością na wieki. Ale oprócz Jezusa, i tu odnoszę się do drugiego mojego zwiastowania, Bóg darował nam wspaniałe duchowe dziedzictwo i chce, abyśmy o nim wiedzieli i oraz z niego korzystali. Podobieństwo o dwóch synach, młodszym marnotrawnym i starszym mega marnotrawnym, nam o tym mówi. Jeden roztrwonił dziedzictwo, które dostał od ojca, drugi natomiast w ogóle z niego nie korzystał, a był pełnoprawnym spadkobiercą dziedzictwa, które Bóg dla niego przeznaczył, które ojciec mu darował. Aby żyć pełnią Bożego życia, potrzebujemy trwać w Jezusie. Jeśli narodziłeś się na nowo, duchowo, jeśli zrozumiałeś, że nie jesteś sam w stanie siebie zbawić, że religijność nie wystarczy, ale żywa wiara w dzieło, odkupieńcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa, i że tylko On jest jedyną drogą do Ojca i przez Jego ofiarę przychodzimy do Boga, dostępujemy z usprawiedliwienia, uświęcenia i odkupienia, to stałeś się dzieckiem Bożym. Boże Słowo tak mówi. Stałeś się dzieckiem Bożym, a to oznacza, że masz wspaniałe dziedzictwo po swoim niebiańskim Ojcu. On jest bogatym Ojcem, On jest cudownym, wielkim, wspaniałym Ojcem i On chce, abyśmy z tego dziedzictwa korzystali. Czym jest to dziedzictwo? Jest nim po pierwsze obietnice Boże. To dotyczy pomocy, wsparcia, uzdrowienia, wyzwolenia, zaopatrzenia, podniesienia, pocieszenia, wzmocnienia. Jednym zdaniem, wysłuchania osobistych modlitw. I to jest dziedzictwo, które masz. Kiedy zmierzasz się z trudnościami dnia codziennego, możesz oczekiwać, że w tym dziedzictwie Ojciec ma dla ciebie przygotowane rozwiązanie, zaspokojenie twojej potrzeby. Ale także jest nim życie w pełnym autorytecie Jezusa.
Jego krzyża, Jego ofiary, Jego imienia, o tym Grzegorz podczas wieczerzy już wspomniał, to nam daje zwycięstwo nad grzechem, nad pożądliwością, daje nam moc nad mocami ciemności, nad demonami. Jednym zdaniem, poszerzenie wpływu Królestwa Bożego jest to dla Ciebie jako Syna Bożego, Dziecka Bożego, Córki Bożej oraz dla nas jako społeczności Kościoła, bo Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół, a bramy piekieł go nie przemogą. On chce widzieć zwycięski Kościół i dał nam autorytet Jezusa, Jego krzyża, Jego imienia i Jego krwi, abyśmy chodzili w zwycięstwie. I dzisiaj chcę uzmysłowić nam podczas mojego zwiastowania, trzeciej części tego zwiastowania, że każdy z nas sam podejmuje decyzję, która determinuje Twoje życie na później. Zatytułowałem to kazanie Przejdź przez rzekę, przekrocz swój Jordan. Stary Testament ilustruje duchowe życie Kościoła. Stary Testament jest zapowiedzią tego, w naturalny sposób, co się wydarzyło w życiu, historii Izraela, tego, co w duchowym świecie, w duchowej rzeczywistości wydarza się w życiu Kościoła, ludzi odkupionych przez Jezusa Chrystusa. I ze Starego Testamentu czerpiemy ważne prawdy biblijne dotyczące naszego życia. Biblia mówi, że Stary Testament jest dla nas albo przykładem, wzorem, zachętą, aby tak żyć, albo przestrogą. Nie rób tak i nie czyń tak, bo spotkają cię niepotrzebne konsekwencje i kłopoty. Gdybyśmy to sparafrazowali, moglibyśmy powiedzieć, że Stary Testament jest dla nas po to, abyśmy mogli taką maksymę wyznawać. Ucz się od innych, najlepiej na ich błędach. Ucz się od innych, czerp wzór, przykład, a jeśli są dla nas przestrogą, wyciągajmy wnioski i uczmy się na ich błędach, abyśmy my sami tych samych błędów nie popełniali. Izrael, naród wybrany Starego Testamentu, odzwierciedla Kościół Nowego Testamentu. Izrael, naród wybrany, Bóg ich wyzwolił spod panowania Faraona w cudowny, w niesamowity sposób. Niesamowite wyjście z Egiptu. Wędrówka, oczywiście wiemy z historii, zbyt długa po pustyni, by ostatecznie mogli wejść do Kanaanu, ich ziemi obiecanej. I to ma bardzo mocne zastosowanie i w naszym życiu, gdy przełożymy to na duchowe życie. My także byliśmy w niewoli grzechu, w niewoli Pana tego świata. Zostaliśmy cudownie wybawieni, zbawieni za darmo z łaski dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Nikt z nas ani nie zasłużył, ani nie wyjednał, ani nie zapracował sobie na zbawienie w Jezusie Chrystusie. W cudowny sposób Boża łaska objawiła się w naszym życiu, a więc w cudowny sposób zostaliśmy wybawieni. Bóg dał przed nami cel, cel wejścia do ziemi obiecanej. I czym ta ziemia obiecana dla nas jest? To nie niebo. Bo gdy czytamy historię narodu izraelskiego, gdy oni weszli do ziemi obiecanej, to oni musieli walczyć, oni musieli się zmagać, oni musieli wypędzić wrogów, oni musieli przeciwstawiać opozycji, oni musieli działać, aktywnie działać. A czytamy, że w niebie nie będziemy tego robić. W niebie jest wieczny odpoczynek, jest radość, pokój, przeżywanie obecności Bożej bez trudów duchowego życia i duchowej walki, którą prowadzimy tu. Tak więc czym jest ziemia obiecana Starego Testamentu dla nas, dla Kościoła? Jest duchowym dziedzictwem ludzi wierzących. Bóg chce, abyś z tego dziedzictwa czerpał, abyś aktywnie działał. Pamiętajmy, gdy weszli do ziemi obiecanej, gdy po raz pierwszy Izrael obchodził tam Paschę, następnego dnia manna, która była symbolem ponadnaturalnego Bożego zaopatrzenia w wędrówce po pustyni, przestała lecieć. Jest napisane, że w tym dniu zaczęli jeść z płodów ziemi obiecanej. Lecz aby z płodów ziemi obiecanej mogli korzystać, musieli wcześniej
przeprawić się przez rzekę Jordan. Musieli podjąć decyzję, przechodzimy, aby czerpać z naszego dziedzictwa, które Bóg dla nas przygotował. Wędrówka się skończyła, w pełni chcemy czerpać z tego, co ma dla nas. I ta sama prawda dotyczy nas, ludzi wierzących, świadomie wierzących. Bóg cię wyzwolił, Bóg cię uwolnił, Bóg darował ci doskonałą wolność od mocy grzechu, diabła, mocy ciemności. Bóg cię zbawił, Bóg zabezpieczył twoją przyszłość. Jezus okazał się najcenniejszym darem, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, bracie, siostro, drogi przyjacielu. To dopiero tak naprawdę początek twojego życia, twojej przygody z Bogiem. Bo Bóg ma wspaniałe płody duchowe przygotowane dla ciebie. I one są w ziemi obiecanej, w twoim duchowym dziedzictwie, które Bóg przeznaczył dla Kościoła, dla każdego swojego dziecka. Jeśli chcesz chodzić w pełni Bożego błogosławieństwa, jeśli chcesz przeżywać obfitość Bożą, pełnię Jego dobroci, widzieć wielkość Boga, widzieć Boga w działaniu, doświadczać wypełnienia obietnic, musisz przekroczyć Jordan. Musisz przejść na drugi brzeg. Grzegorz tydzień temu, gdy usługiwał, oparł to zwiastowanie na Ewangelii Jana 15:16. Nie wy mnie wybraliście, mówi Jezus, ale ja was wybrałem, abyście co? Szli i owoc wydawali. A więc abyście szli. I to samo Bóg powiedział do Jozuego: wejdźcie do ziemi obiecanej i tam zdobywajcie, tam walczcie, tam podbijajcie, bo jest wiele do zrobienia. Czerpcie z tego dziedzictwa. Jezus mówi nam to samo. Przeznaczyłem was. Twoim i moim przeznaczeniem, jeśli się na nowo narodziłeś, a jeśli nie, a to się stanie w twoim życiu, to twoim przeznaczeniem będzie i dla nas, na nowo narodzonych, wierzących ludzi, już jest to, abyśmy mogli czerpać w pełni z błogosławieństw ziemi obiecanej, z błogosławieństw ziemi kananejskiej. Abyście szli i owoc wydawali, o co abyście cokolwiek prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To jest dziedzictwo, które mamy. Byście szli, przekrocz brzeg, przejdź na drugi brzeg, przekrocz rzekę. Możesz spędzić swoje całe chrześcijańskie życie po niewłaściwej stronie Jordanu. Możesz spędzić całe swoje chrześcijańskie życie po niewłaściwej stronie Jordanu. Po tej stronie Jordanu, gdzie przyszli do brzegu Jordanu, aby wejść do ziemi kanaanajskiej, był Gilead, kraina Gilead. To nam symbolizuje nasze zbawienie, nasze uwolnienie, cudowne Boże interwencje w naszym życiu, gdy się na nowo naradzaliśmy, poznawaliśmy Boga, gdy byliśmy noworodkami w wierze. Fajnie, super. Ale Pan Bóg mówi, jest ziemia obiecana, jest Kanaan i on jest, ta kraina jest zdecydowanie lepsza dla was, bo to jest wasze dziedzictwo. To jest twoje i moje dziedzictwo. Jordan, rzeka Jordan, symbolizuje nam miejsce decyzji. Albo przekraczasz i czerpiesz dziedzictwa, albo pozostajesz i nie przekraczasz. Albo żyjesz przeszłością i cieszysz się, że Bóg cię zbawił, albo idziesz dalej, bo wiesz, że Bóg ma dla ciebie znacznie więcej. A gdy przekraczasz Jordan, doświadczasz realności Boga. Ziemia obiecana to symbol dostatku, obfitości, pełni Bożej. Jak została określona w Bożym Słowie, pamiętacie? Opływającą w mleko i miód, rodząca potężne płody. Kiedy szpiedzy wrócili z prześpiegu w ziemi kananejskiej, to przynieśli jeden kiść winogrona. Zwykle przyzwyczajeni byli, że brali sobie tak w rękę kiść i sobie jedli. A bym zjadł sobie teraz. Szkoda, że nie przyniosłem. Tak, to na razie o takim już mówię. Tylko takim, małym. Zwykle tak byli przyzwyczajeni. I nagle wracają szpiedzy i przynoszą też jedną kiść winogrona.
Tylko że ilu niosło tę kiść? Pamiętacie? Dwóch. Wzięli sobie na kijek i taka duża była obfita, pełna. Bo to było dziedzictwo, które Bóg dla narodu izraelskiego przygotował. Pełnie dziedzictwa, życie w obfitości, przepełnione. Starczyłaby nam, nie? Taka 20-kilogramowa mała kiść winogrona, abyśmy mogli się pojeść, podelektować się tym. A więc ziemia obiecana jest symbolem dostatku, obfitości, pełni Bożej, mlekiem i miodem płynącą. Gilead, gdy zostajesz po tej stronie Jordanu, to tak naprawdę czerpiesz tylko dla siebie. Modlisz się o swoje sprawy, prosisz Boga o zaspokojenie twoich spraw i potrzebujesz cudownych Bożych interwencji, żeby żyć. Natomiast gdy przekraczasz Jordan, gdy przechodzisz na drugi brzeg i wchodzisz w Kanaan, dziedzictwo, to nie tylko czerpiesz dla siebie, ale masz tyle, że jesteś błogosławieństwem dla innych. Stajesz się błogosławieństwem dla tych, którzy żyją wokół ciebie. Błogosławisz ich, wspierasz ich, jesteś odpowiedzią na ich modlitwę. A więc stoimy przed decyzją i z mojego doświadczenia, gdybyśmy nawet dzisiaj popatrzyli na naszą grupę lub w ogóle na przekrój Kościoła, ludzi wierzących lub ludzi w ogóle, to są jakby trzy grupy ludzi. Ci, którzy jeszcze są w Egipcie i potrzebują cudownego ocalenia, zbawienia, wyjścia z Egiptu, zamanifestowania się Bożej łaski w ich życiu, uzmysłowienia, że w Jezusie Bóg dla nich przygotował wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia życia wiecznego. Druga grupa to ci, którzy doszli do Jordanu, do brzegu, przeszli wędrówkę, pochodzili z Bogiem, czasami za długo wędrowali niepotrzebnie po pustyni, gdzie Bóg w cudowny sposób, gdy wołali, potrzebowali Go, interweniował. To jest ta druga grupa ludzi. Oraz trzecia, tych, którzy przeszli i żyją zwycięskim, pełnym, pełni błogosławionym życiem z Bogiem, gdzie widzą urealnienie, rzeczywistnienie Bożego Słowa, Bożych prawd, gdzie Słowo Boże w niesamowity sposób i Bóg w niesamowity sposób objawia się w ich życiu i przez ich życie. Te trzy grupy ludzi. I dzisiaj tutaj tak samo pośród nas są te trzy grupy ludzi. Osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji, aby wyjść z Egiptu, możesz wołać do Boga i prosić Cię, chcę być wolna, chcę być wolny, Bóg Ci pomoże, tak wołał naród izraelski. Możesz dzisiaj być w wędrówce po pustyni i dochodzisz do brzegu, gdzie musisz podjąć decyzję, co dalej. Czy dalej chodzisz, kręcisz się, szwendasz się, podróżujesz, pielgrzymujesz po pustyni i tylko potrzebujesz Bożych interwencji, żeby jakoś przeżyć? Czy podejmujesz decyzję, przekraczam ten brzeg, bo chcę żyć pełnią Bożego życia, bo chcę doświadczać w pełni Bożej obecności? Bo chcę iść na całość z moim Bogiem, bo mam dziedzictwo, które On mi przygotował. Mam dziedzictwo, w którym mogę trwać. Mam dziedzictwo, dzięki któremu mogę żyć obficie, cudownym, błogosławionym życiem. Bo mój Bóg jest wielki. Bo mój Bóg jest wspaniały. Dlatego rodzi się pytanie, jak to osiągnąć, jak przejść, jaką postawę przyjąć, ażeby znaleźć się na drugim brzegu i czerpać z pełni dziedzictwa, które Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Wszystko, co jest obiecane, może stać się Twoim udziałem, gdy przejdziesz na drugi brzeg. I tekst, na którym dzisiaj oprzemy nasze zwiastowanie, zawarty jest w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, bo tam Bóg mówi do Jozuego o tym, co mają zrobić. I stąd wyciągniemy kilka prawd, kilka wniosków dla siebie, jak zdobywać, jak wejść, jak w pełni cieszyć się dziedzictwem Bożym. Po pierwsze, wierzyć Bogu. Jeśli chcesz czerpać z dziedzictwa, to musisz wierzyć Bogu. Wspomniałem już o 12 szpiegach, którzy poszli do Kanaanu, wysłani przez Mojżesza. Widzieli cudowność, widzieli płodność i wyjątkowość tej ziemi. Wszyscy widzieli także warownie, olbrzymów i trudności, które są przed nimi w tej ziemi. Ale tylko dwóch z tej dwunastki powiedziało, z Bogiem damy radę. Dziesiątka powiedziała, świetna ziemia, cudowna ziemia, rewelacyjne płody, ale są tam olbrzymi, których nie jesteśmy w stanie przejść. Nie jesteśmy w stanie tam wejść i zdobyć. Natomiast dwóch, między innymi Jozue i Kaleb,
Powiedzieli, jeśli Bóg ją nam dał, jeśli Bóg obiecał, jeśli Bóg powiedział, to wejdziemy, zdobędziemy i to będzie nasza ziemia, bo z Bogiem wszystko jest możliwe. Z Bogiem damy radę. I tu jest moc słowa, które wyznajesz. Gdy wierzysz Bogu, wyznajesz Jego słowo. Mocno wierz w to słowo i wyznawaj je. Zauważmy, że z tej dwunastki i z tych, którzy posłuchali dziesiątki, która źle mówiła negatywnie, nikt nie wszedł do ziemi obiecanej. Bo powiedzieli, nie damy rady, nie jesteśmy w stanie pokonać olbrzymów. I tak się stało, zgodnie z wypowiadanym słowem, które wypowiedzieli. Natomiast Jozue i Kale z tego pokolenia, oni weszli do ziemi obiecanej, bo co? Bo oni powiedzieli, z Bogiem wszystko jest możliwe. Wierzyli w moc Słowa Bożego. Dlatego to jest dla nas także wniosek i lekcja. Jeśli chcesz zdobywać dziedzictwo i czerpać z niego, wierz Bogu, mocno wierz, wyznawaj Jego Słowo, buduj na Nim, cytuj je w modlitwie, polegaj na Nim, wyznawaj, ogłaszaj, aby to Słowo stało się podstawą, na której zacznie działać Boża moc. To jest po pierwsze, jeśli chcesz zdobyć, musisz wierzyć Bogu. Po drugie, musisz marzyć. Oj, widzę już niektórych, że marzą. Jedna taka osoba się szczególnie rozmarzyła teraz, ale nie powiem, która, żeby nie wyszło, że to nie powiem. Jeśli chcesz zdobywać i czerpać dziedzictwa, musisz marzyć. Jozue już wcześniej widział tę ziemię, bo był na przeszpiegach. I gdy wrócił, jestem pewny, że rozmyślał, jak tam będzie, jak wejdziemy wszyscy. Ja byłem tylko na przeszpiegach, ale kiedy tam pobudujemy domy, kiedy moja rodzina tam będzie, kiedy moi przyjaciele tam będą, kiedy będziemy mogli czerpać z obfitości dziedzictwa tego, co Bóg dla nas w tej ziemi obiecanej przygotował. Jak tam będzie wspaniale. Na pewno przypominał sobie tę kiść winogrona, którą musieli nieść we dwóch, aby dojść i pokazać, jakie są płody tej ziemi. Na pewno wspominał to, co tam widział i mówił, kiedyś tam będziemy, bo Bóg powiedział. Bóg to powiedział, to jest prawdą. Dlatego dobrze jest mieć marzenia. Dobrze jest być marzycielem. Bo te marzenia nakręcają nas, popychają nas, inspirują nas do działania, do osiągnięcia rzeczy, które są przed nami. Stąd wynalazcy, stąd podróżnicy, stąd odkrywcy, bo ośmielili się marzyć. A dlaczego by nie zobaczyć ziemi z lotu ptaka? Nikt jeszcze nie widział ziemi z lotu ptaka. Spróbujmy. Skoro ptaki latają, to może i my możemy latać. Zbudujmy maszynę, która mnie wyniesie i zobaczę, jak ptak widzi ziemię. I zaczęliśmy latać i widzieliśmy z lotu ptaka, jak wygląda nasza piękna ziemia, na której Bóg nas postawił. Ale ktoś pomyślał, a dlaczego widzieć ziemię z lotu ptaka? A może zobaczmy ją, jak ją Bóg ją widzi w całym wszechświecie, jaka jest okrągła, czy w ogóle jest okrągła, bo może jest prostokątna albo kwadratowa, nie wiemy. Spróbujmy polecieć tak wysoko, że zobaczymy piękno naszej planety. I widzimy to. Dlaczego? Bo ktoś marzył. Bo ktoś miał pragnienie. Dlaczego nie możemy się komunikować szybciej niż tylko listami, które idą tak długo? Wynajdźmy coś. Gołębie, niech nam pomogą. I były gołębie. Ale to też długo. Może telegraf i w telegraficznym skrócie. A może telefon. No ale ja nie zawsze jestem w domu i pod telefonem. To może komórka. Bo ktoś marzył, bo ktoś miał inwencję, twórczość, bo to go nakręcało. Znam osobę, która marzy, aby wyjechać do Nowej Zelandii i tam mieszkać. I ta osoba mówi, to jest mój kraj, mojego przeznaczenia. I ona, z tego co wiem, robi wszystko, żeby się tam znaleźć. Aby mieszkać w Nowej Zelandii, bo to jest miejsce jego przeznaczenia. Tak odebrał od Boga. I tak mówi, tak chcę, żeby było. I robi wszystko. On nie siedzi i nic nie robi, tylko przygotowuje się do tego. Robi kroki, bo kiedyś Bóg mu powiedział i kiedyś się tam znajdę w przyszłości. Myślę, że każdy z nas marzył i marzy. Znam
osobę, która marzyła, żeby mieć piękne nowe Adidasy w czasach, kiedy markowe rzeczy nie były jeszcze znane i powszechnie dostępne i były bardzo drogie. Znam osoby, które jechały nawet do Katowic na duży targ, żeby kupić sobie spodnie, dżinsy takie nowe, bo tam, tam były nowości, bo zamarzył w dżinsach sobie chodzić. I to go determinowało. Ja pamiętam, że kiedyś zamarzyłem sobie, że chcę mieć motorower. Motorower, tak. Wtedy już Simpsony były. I powiedziałem to moim rodzicom. Oni powiedzieli, w żadnym wypadku. Nie skończyły się. Ja dalej marzyłem. Więcej. Ja się modliłem. Mówię, Boże, widzisz, że moi rodzice nie chcą mi kupić motoroweru, a ja tak bardzo go chcę. Przekonaj ich, pomóż mi. Idę do mamy, mówię, mamo, tak bardzo chciałbym motorower. Nawet o tym nie myśl. I co z tego? I nic. Ja dalej marzyłem. Ja dalej się modliłem. Codziennie się modliłem, Boże, ja chcę motorower. Ja chcę na nim jeździć. To będzie świetne. Idę do rodziców. Motorower jest niebezpieczny, nigdy nie będziesz go miał. I co? Zgasły moje marzenia? Absolutnie nie. Ja dalej marzyłem. Ja dalej się modliłem. Ja dalej mówiłem, Panie Boże, ja chcę. To byłoby świetne. I pewnego razu przyszedłem ze szkoły. Gdzieś koło 12, pierwszej po południu. I nagle dzwoni telefon. I moja mama dzwoni. Odbieram telefon i mówi, Andrzej, w sklepie motorowerowym przyszły motorowery. Idź tam szybko, ja już też tam idę. Mówię, wow. I poszliśmy, ja pobiegłem. I motorower był. Romet Ogar. Z silnikiem Jawki. Trzybiegowy. Rewelacyjny. Jak ja się cieszyłem. Taki zielonkawy. Taki jakiś groszek, jakieś takie saczkowate sprawy. Ale jak ja się cieszyłem. Jak ja nim jeździłem. Dlaczego? Bo miałem wcześniej marzenie. I modliłem się, i prosiłem Boga, i inicjowałem rozmowę z moimi rodzicami. I dałem radę. I świetnie było. A więc każdy z nas, myślę, miał takie marzenia, które już się zrealizowały albo się zrealizują. To nam pokazuje, że warto marzyć, mieć marzenia. Więc Jozue już to widział. I mówił sobie, pod Mojżeszem wejdziemy, pod jego przywództwem wejdziemy, będziemy w tej ziemi, przecież ta ziemia jest piękna. Bóg tak wiele dla nas przygotował. Po co szwędzać się, włóczyć się po pustyni, skoro możemy w tak pięknej ziemi obiecanej mieszkać? Ale problem, bo Mojżesza już nie ma. I co z marzeniami Jozuego? To nas prowadzi do trzeciego punktu. Jak chcesz zdobywać i czerpać dziedzictwa? Być posłusznym. Bądź posłusznym. Zabrakło wielu, którzy wyszli z Egiptu. Nie ma już nawet przywódcy. No to co? Jest Bóg, który dał obietnicę. Jest Bóg, który chce ją wypełnić. Dlatego Jozue słyszy. Bóg do niego mówi, pierwszy, drugi werset. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań. Przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. A więc jest nadzieja na to, żeby marzenia się urzeczywistniły. Ale to mam być ja, przywódcą. I pod moim przywództwem wejdziemy do ziemi obiecanej. Dobrze, Boże, ty wiesz lepiej. Ja myślę, że się nie nadaje. Ale Mojżesz też tak myślał. I wielu mężów Bożych, których Bóg powoływał, myśleli, że to nie oni, że są lepsi od nich. Ale Jozue był posłuszny. Odpowiedział na Boże powołanie. Powiedział, dobrze, ty wiesz, Boże, lepiej. Jestem posłuszny, jestem do dyspozycji. Po czwarte, wiedzieć, co Bóg myśli o tobie. Jeśli chcesz zdobywać, jeśli chcesz czerpać z obietnic, z dziedzictwa, które mamy w Jezusie, to musisz wiedzieć, być pewny tego, co Bóg myśli o tobie. A co Bóg myślał o Jozuem? Piąty werset. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. I wiersz dziewiąty. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek
pójdziesz. To jest obietnica, którą dostał. On wiedział, co Bóg o nim myśli. I to nam mówi o tym, że my także jesteśmy w Bożych rękach. Dlatego z Bożą pomocą dasz radę. Bóg mówi, ja ci pomogę. Tak jak byłem z Mojżeszem, Jozue, tak będę z tobą. Nie opuszczę cię, nie zostawię cię, będę z tobą. Trwaj w społeczności ze mną. I to samo słowo Bóg mówi do nas. Przechodzimy trudności, różne kłopoty, wyzwania dnia codziennego. Bóg mówi, ja jestem z tobą, ja chcę ci pomóc. Chcę, abyś przeszedł zwycięsko. Nadajesz się, możesz czerpać z mojego dziedzictwa. Masz moje życie w sobie. Masz Ducha Świętego, którego ci dałem. Masz moje słowo, masz innych. Dlatego zdobywaj, dlatego idź, dlatego podbijaj, dlatego czerp z dziedzictwa, które w Jezusie Chrystusie przygotowałem dla ciebie. Nadajesz się, bracie i siostro. To jest dla ciebie, dla każdego z nas, nie dla wybranych, dla szczególnych, ale dla każdego z nas. Jeśli się na nowo narodziłeś, przeżyłeś Boże dotknięcie, Bóg chce, abyś przekroczył Jordan i wszedł do ziemi obiecanej i czerpał z płodów tej ziemi. Halleluja! Naprawdę to jest dla ciebie i dla mnie, bracie, siostro, drogi przyjacielu. Musisz wiedzieć, co Bóg myśli o tobie, a to są dobre myśli o tobie. Bóg chce ci w tym pomagać. Po piąte, musisz być mocnym. Szósty i siódmy werset. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jeżeli chcesz czerpać dziedzictwa, to Bóg mówi, bądź mocny. Boże Słowo mówi, przeciwstawcie się diabłu, mocni w wierze, a ucieknie od was. A więc jeśli chcesz czerpać dziedzictwa, a wiesz, że jest wróg, któremu zależy, żebyś nie czerpał, to bądź mocny. Bądź mocny w Jezusie Chrystusie. Naucz się szukać oparcia w Bogu. On nie zostawił cię samego sobie na pastwę losu. On dał ci innych braci, siostry, innych przyjaciół, znajomych, ale przede wszystkim dał ci Ducha Świętego. Dlatego miej społeczność z Duchem Świętym. Otaczaj się właściwymi ludźmi, bo z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli otoczysz się ludźmi pełnymi wiary, którzy będą cię zachęcać i inspirować, to twoja wiara urośnie. Lecz jeśli otoczysz się tymi, którzy ciągle są niezadowoleni, to choć będziesz zadowolony, to po przebywaniu z nimi już nie będziesz zadowolony. I coś, co cię cieszyło wcześniej, już cię nie będzie cieszyło, bo wszystko jest do bani. Otocz się właściwymi ludźmi, miej społeczność z Duchem Świętym, a dziedzictwo Boże jest dla ciebie, dostępne dla ciebie. Amen. Halleluja. To jest dla ciebie i dla mnie. Po szóste, należy trwać w słowie. Ósmy werset mówi, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Obietnica Boża. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu. To nam mówi, że nasze życie ma być oparte na Słowie Bożym, bo tu są podstawy, tu są wskazówki, rady, zalecenia, nakazy, Boża wola, szczegółowa i ogólna dla ciebie, dla twojego małżeństwa, dla twojego życia, dla nas jako społeczności, dla nas jako Kościoła. Bo Bóg wie, jak mam żyć. On wie lepiej niż ja, dlatego dał mi swoje prawo. I do Jozuego mówi, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Nie od serca, nie od myśli, ale od ust. Żyj tym słowem, rozważaj to słowo, myśl, wypowiadaj, buduj swoje życie na tym słowie. Powtarzaj, cytuj, recytuj, cokolwiek. Niech słowo będzie obecne w twoim życiu, aby budowało twoją wiarę, wzbudzało wiarę i wypełniało Bożą wolę w twoim życiu. Dlatego trwaj w słowie. Miej oparte życie na Słowie Bożym. I po siódme, ostatnie. Jeśli chcesz czerpać dziedzictwa, to musisz robić kroki wiary. 11 werset mówi nam tak. Gdy Jozue to wszystko już usłyszał, co Bóg do niego powiedział, wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi, przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za 3 dni przeprawimy się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan Bóg wasz daje wam na własność. Ty usłyszał to wszystko, co Bóg do niego powiedział, uwierzył w to mocno, bez zwątpienia, bez cienia wątpliwości, to wydał rozkaz, przygotujcie się, bo za 3 dni przekraczamy Jordan i zdobywamy ziemię, którą Bóg nam obiecał. Bo jeśli on tak powiedział,
To tak będzie, kropka. Marzenia, obietnice się urzeczywistniają, gdy robisz kroki wiary. Był taki człowiek w historii życia Kościoła, nazywał się Smith Wigglesworth. Nazwany został apostołem wiary. Dziękuję, że mi potwierdzasz. Widzę, że Radomir, słuchasz tego, co mówię. Dobrze. Proszę, w Anglii. A Erwin uśmiechnięty, nieśpiący, super, rewelacja. Normalnie fajnie. Basia nawet uśmiechnięta, nie jest tak źle, ale za was inna dwójka śpi, to cicho, nie? Coś za coś. I gdy on, nazwany apostołem wiary, gdy niesamowicie wierzył, zwiastował słowo, ludzie wychodzili do modlitwy, uzdrowienia, cuda miały miejsce. Wyszedł do niego człowiek, ja już to opowiadałem tutaj, który nie miał dwóch stóp, bo ktoś kosił i mu odciął dwie stopy. I przyszedł w okulach z kikutami. I przyszedł i mówi, chcę się modlić, aby Bóg dał mi stopy. A Smith Wigglesworth powiedział do niego, to idź do obuwniczego i kup sobie buty i przyjdź z butami. I ten człowiek poszedł do obuwniczego i kupił sobie buty. Tylko miał jeden problem, nie wiedział jaki rozmiar. Ale kupił. No najlepiej, nie? Idealnie taki jak nosił przed wypadkiem. I przyszedł z tymi butami. I on mówi, a teraz włóż te buty na te kikuty i będziemy się modlić. I zaczęli się modlić. I po modlitwie ten człowiek zaczął chodzić. Stopy odrosły. Ale zrobił krok wiary. Idź sobie, kup buty. Wzbudził wiarę w tym człowieku. I wiele cudownych, wspaniałych rzeczy. Osobiście doświadczyłem wielu wspaniałych rzeczy. Może nie takich aż, że stopy odrastały, ale widziałem, jak opuchlizna schodziła z nogi, na której człowiek nie mógł stanąć, gdy modliłem się namacalnie, z grubej, jak napuchnięta, jak po ukąszeniu bąka, bania nogi, nagle robiła się normalna, zwykła, więc to jest możliwe. Rób kroki wiary, wierz w to, co Bóg w swoim słowie obiecuje. Dawidek jest naszym dzieckiem zborowym i jest także wypełnieniem obietnic, które Bóg Erwinowi i Grażynce dawał co do ich dziecka. A więc buduj swoje życie na wierze i rób kroki wiary. Ale pamiętaj, wszystko rozpoczyna się od decyzji. Czy przekraczasz brzeg Jordanu, czy zostajesz? Jeśli zostajesz, to całe swoje życie możesz przeżyć po niewłaściwej stronie Jordanu i nie doświadczyć w pełni tego, co Bóg ma dla ciebie. Ale jeśli decydujesz się na przejście, to Bóg obiecuje, że będzie cię w niesamowity sposób błogosławił. I na koniec przypomnienie słowa z Księgi Jeremiasza. 28 rozdział. Jeśli przekroczysz brzeg, dobrze ja mówię? Czy się pomyliłem? 29, przepraszam, 11 werset. Jeśli przekroczysz brzeg, jeśli pójdziesz, aby wziąć dziedzictwo i chodzić w zwycięstwie, które masz w Jezusie, w autorytecie Jezusa, to Bóg ci mówi takie słowo. Ja wiem, jakie myśli mam o tobie. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziesz mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziesz szukał, znajdziesz mnie. Gdy mnie będziesz szukał całym swoim sercem, objawię ci się i odmienię twój los. Bóg obiecuje. Mówi to do narodu izraelskiego i dzisiaj chcę to bardzo osobiście, żebyś odebrał do siebie. Ja wiem, Bóg mówi, jakie mam myśli o tobie. Gdy przejdziesz na drugi brzeg, gdy będziesz chciał czerpać z dziedzictwa, które mam w Jezusie przygotowane dla ciebie, z obietnic, które w Jezusie są dla ciebie, to ja mam myśli o pokoju. A ten pokój, szalom, ma bardzo duże zastosowanie. Tydzień temu Grzegorz wypunktowywał, co to znaczy Boży szalom. Jest to wewnętrzne ukojenie, wewnętrzna równowaga, uzdrowienie emocjonalne, powodzenie, zdrowie, obfitość Boża, materialna, wszelkie błogosławieństwo. I Bóg mówi, ja mam takie myśli o tobie. Ja chcę cię błogosławić ponad miarę. Ja chcę, abyś czerpał z dziedzictwa, które w Jezusie jest dla ciebie. Ale wszystko zależy od ciebie. Czy decydujesz się na przekroczenie brzegu? Jeśli tak, to determinacja jest ci potrzebna
i życie wiarą, aby osiągnąć Boże cele. A z Bogiem wszystko jest możliwe. Powstańmy do modlitwy.